Tak, jeszcze w ogóle Wacek już też nie był w Bukowinie, w zespole Bukowina, tylko był w kwartecie. Kwartet Kasikierski. No, ale to nie był kwartet, czyli to był trio bardziej takie. Kwartet, czyli trio. Lawinę grają. Lawinę i grają do tej pory. Anielka Lubieniecka i Mirek już też. I słuchajcie, mam teraz, bo już teraz sobie siedźmy sobie jak w kuchni i gadajmy. To, że ja mam mikrofon, no to jest niesprawiedliwe, bo każdy powinien mieć mikrofon. Każdy ma swój mikrofon gdzieś tam. I czasami coś tam przepowiada. Żebyśmy na przykład wymyślili teraz, co byśmy chcieli 4 lutego. Koniecznie trzeba Wacka zaprosić, tak? Jota. A nie, no co ma zagrać? Dobra, no to ja każę mu się nauczyć. Jak to Wacek mówi? Jeszcze... Ja mam to w palcach. Powtórzyć. On ma to w palcach, on to zagra. A właśnie, a propos, panie doktorze, w palcach. Co, ja właśnie powiem wam, co Hania Bielicka mi mówiła, bo to warto powiedzieć. Ja wam powiem parę rzeczy o długowieczności, to co ona mi opowiadała, żeśmy jeździli. Niesamowite historie przeżyłem, słuchając ją, tych opowieści. Ale ona mówiła, co to jest pamięć. Ona tam nie wiedziała dokładnie, bo ona nie była inżynierem, tak jak ja. Nie. Ona mówi, że to są takie małe, jakieś takie magnetofoniki tam gdzieś. I one zapamiętują i się odtwarza to potem wszystko. No bo jak to się dzieje, że to wszystko... Ale to jeszcze teraz ci chciałem powiedzieć, panie doktorze, że połączenie słów, że my pamiętamy wyrażenia tego, ale że to do palców dochodzi. Że ja muszę, jeszcze też co śpiewam, muszę tu w palcach też mieć pamięć i żeby to po 40 latach otworzyć, nie? To jest... Kto to robi wszystko? Gdzieś tam. No nie. Jest tak zwana pamięć mięśniowa. Twoje ręce. No ale to ja nie słyszałem o takiej pamięci. To jesteś odkrywcą. Wiedziałem, że jesteś wybitnym. Nie wiadomo, jeszcze się masz podrapać w plecy. Od razu wiesz, gdzie cię swoje. Albo jeździ na rowerze. To jest pamięć kinetyczna. Pamięć mięśniowa, twoje palce pamiętają. Właśnie Wacek Juszczyszny, który też jest inżynierem, mówi mi o tej pamięci kinetycznej. Tak, to jest pamięć kinetyczna. Czyli ja na przykład wiem, gdzie leży dziewczyna. A to muszę ci powiedzieć, że to pamięć czasami nie pomaga. Ale to już są takie męskie rozmowy. A ty się cieszysz, widzę. Słuchajcie, ale następna rzecz. Jadę pociągiem i zawsze jest tak, że rozmowy wywiązują się już jak ten pociąg dojeżdża. Nie? To ciekawe, po prostu dziewczyna zaczęła się zwierzać dopiero na koniec. Obornika. Już pod... Oborniki są z tego dnia. I zaczęliśmy rozmawiać o gwiazdach i o tych pamięciach, o tym w ogóle wszystkim. A to już trzeba wysiadać. I Heniu dobroduszny. Jesteś, Heniu? Jestem. No i wiesz, przerwałeś mi z tą dziewczyną, ja tam pociągu jechałem i ona mi mówiła o pamięci. Dużo o pamięci. Ale nie, no to jest po prostu niesamowite, że tu pamięta się tam, skąd to się to wszystko bierze. No ale... Nie chcę już tak zanudzać. Coś bym tak zagrał jeszcze sobie. Właśnie. Jakąś raczej piosenkę zagramy, tak? Obojętnie jak? Obojętnie. Nie, sam jesteś obojętnie, wiesz? Nie, się obraziłem, wiesz? Ja nie powiedziałem, że jesteś obojętny, tylko obojętnie. Wszystko fajne. Wszystko fajne. Ale ja chciałem, ja się tak wzruszyłem, że chciałbym. To słuchajcie. Powiem wam coś takiego, co wam nikt nie mówił. Teraz wam powiem. Słyszałeś? O!
jest, pasuje. I pasuje. I pasuje. Bo to już niedługo. Chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości z gości. Na 2018. To się nie życie. No. Jak ten czas. No już. No to sobie, ale tak ładnie sobie śpiewamy na głosy. Ale i tak byłeś pierwszy na giełdzie. Ale której giełdzie?